Chciałbym zacząć od tego, że z mojej strony wielkie gratulacje dla całego zespołu i sztabu trenerskiego za to, jak ten mecz dzisiaj wyglądał, za to, jak potrafiliśmy zneutralizować atuty Jagiellonii. No i przede wszystkim z wyniku. Myślę, że jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to przynajmniej tak z boiska to wyglądało, że był to fragment gry, w którym dosyć mocno zdominowaliśmy Jagiellonię. Jedyne, co może martwić w tym fragmencie, to to, że nie jesteśmy w stanie udokumentować naszego dobrego fragmentu z zdobytą bramką. No i w szatni powiedzieliśmy sobie tak naprawdę, że to bardzo dobrze wyglądamy. Musimy być tylko uważni, bo Jagiellonia jest bardzo groźna w przejściu z obrony do ataku i jeszcze bardziej zaangażować się w grę ofensywną, żeby po prostu zdobywać bramki i ten mecz wygrać. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję głos Państwu. Proszę bardzo. Witam, Radosław Brodański, po prostu o futbolu. Ja mam pytanie o tę serię Warty Poznań na domowym stadionie, która dzisiaj została przerwana, że w Waszych głowach tkwiło to trochę, że wygraliście tutaj od 10 kwietnia, 188 dni bez wygranej na stadionie w Grodzisku i czy dzisiaj po tej wygranej spadł Wam taki kamień z serca? Na pewno tak, ma Pan rację, że gdzieś tam bardzo doskwierało nam to, że nie jesteśmy w stanie wygrywać na swoim stadionie. Też brakowało punktów przede wszystkim, które tutaj potraciliśmy. Ja myślę, że jest to jeden z pozytywów tego wieczoru, ale myślę, że nie tylko to jest pozytywem tego. Na przykład kolejnym pozytywem jest to, jest postawa naszego drugiego bramkarza, Jędrka Grobelnego, który ciężko pracował na treningach. Wspierał pierwszego bramkarza Briana Lisa. Dzisiaj dostał swoją szansę i pokazał, że jest gotowy. Za to chciałem tutaj z tego miejsca bardzo, bardzo pochwalić, bo udowodnił swoją przydatność do tej drużyny w dniu dzisiejszym.